Ou pelo menos também. Ez óvó Boga. Takie od Boga w 100%. Chciałabym dzisiaj powiedzieć do Was jeszcze raz na temat uwielbienia. Troszeczkę w inny już sposób niż poprzednio. Ale dalej na temat uwielbienia. Przyjaciele, w środę, kto z Was był na modlitwie, wierzę, że w środę dotknęliśmy czegoś prawdziwego. Wierzę, że w środę podotykaliśmy takich różnych rzeczy, które spowodowały, że drzwi zostały otwarte i zostało coś przewietrzone. Coś zostało przewietrzone. Ja liczę tylko na to, że to zostanie przewietrzone w sercach. Wiecie, tak naprawdę jestem też przekonana o tym, że my musimy ciągnąć pewne tematy. Musimy je ciągnąć. Jeśli mówimy o pewnych rzeczach, to musimy je ciągnąć. Jeśli mówimy o uwielbieniu, to zobaczcie, coraz bardziej dotykamy w ogóle realnego uwielbienia. Coraz bardziej dotykamy tak naprawdę chwały Bożej. Kiedy nasze serca są skupione, to coraz bardziej dotykamy w ogóle chwały Bożej. Ja zanim jeszcze powiem o źródle, o Jezusie, to chcę powiedzieć troszkę na temat tego, co się działo w środę na modlitwie. Wierzę, że rozwaliliśmy jakieś czary. Nie mam pojęcia jakie, ale jakieś. Ja miałam taką opresję, jak wracałam do domu. Wróciłam do domu i bałam się położyć spać. Wiedziałam, że coś rozwaliliśmy. Diabeł mnie straszył, że przesadziłaś. W ogóle przesadziłaś. Rozumiecie? Miałam też sen i w tym śnie zostałam strasznie skopana. Powiedziałam to Arturowi, wiem, że tam się wstawiennicy o to modlili. Dostałam też takie słowo, że pokutujący pastor to pokutujący kościół. Między innymi na modlitwie wstawienniczej powiedziałam coś takiego, że z niektórymi liderami łączą mnie tylko i wyłącznie relacje związane z aktywnościami kościelnymi. Ja odpowiedziałam Bogu na prorocze powołanie i dlatego zamierzam mówić prawdę. Nie obawiam się tego, bo tylko prawda nas ratuje. Wiecie, w ogóle jesteśmy Bożymi ludźmi i tylko takie rzeczy nas ratuje. Ja w ogóle nie wierzę w ściemę. Ściema mnie w ogóle nie interesuje. Wiecie, nie interesuje mnie to, żeby tutaj, w tym kościele, odegrać jakąś szopkę. Mówić tak naprawdę o bardzo głębokich rzeczach, a ich nie doświadczać. Mówić o przyjaźniach, których tak naprawdę nie ma. Nie chcę tak. Ja tak nie chcę. Ja w ogóle, wiecie, jestem coraz starsza i widzę samą po sobie, że mam coraz, ja mam w ogóle inne potrzeby. Moje potrzeby, kiedy miałam 17 lat, były inne. Kiedy miałam lat 20, były inne. Kiedy miałam lat 25, były inne. Kiedy miałam lat 35, były inne. I kiedy mam 42 lata, mam inne potrzeby. Jestem coraz bardziej głębszym człowiekiem. I wiem, że my w Kościele potrzebujemy dotknąć pewnego rodzaju, pewnej głębi. Potrzebujemy dotknąć tych rzeczy. Wiem, że wiele prawd zostało przeintelektualizowanych. Wiem, że w ogóle jest wiele takich rzeczy, o których się mówi, a tak naprawdę ich w ogóle nie ma. Nie ma tych rzeczy. Kiedyś, kiedy Andrew Womack zadał Bogu pewne pytanie na temat balansu między usługiwaniem człowiekowi, a usługiwaniem Jemu, to Bóg do niego powiedział tak: jeśli nie złapiesz równowagi w tym temacie, to się pogrążysz. Jeśli będziesz bardziej służył człowiekowi, niż usługiwał mi, to twoja służba się skróci, to jest raz, a dwa, będzie nieefektywna. Będzie nieefektywna. Kiedy nie złapiesz balansu między usługiwaniem Bogu, a usługiwaniem ludziom, tak? My musimy dojść do takich rzeczy. Ja nie mówię, że usługa człowiekowi jest czymś złym, ponieważ Jezus przyszedł na świat, tak? I zgładził dzieła diabła, pokonał śmierć, pokonał chorobę. I my mamy to opowiadać ludziom. Ale tak naprawdę, żeby nasze rzeczy, żeby to, co my robimy, było naprawdę wartościowe, tak, to my musimy z Bogiem przebywać. Z Bogiem należy przebywać. Z Bogiem należy przebywać. Wiecie, kiedy rozpoczynaliśmy w środę tę modlitwę, ja w ogóle będę o takich rzeczach mówiła. Kiedy rozpoczynaliśmy w środę tę modlitwę,
to wiecie, że nie byliśmy zainteresowani tą modlitwą. No niestety. Niestety, ale nie byliśmy zainteresowani tą modlitwą. Nie przyszliśmy z nastawieniem ducha modlitwy. Niestety. Ja w ogóle wierzę i modlę się o to, aby przychodziło takie wewnętrzne, taki szacunek do Bożej obecności i do namaszczenia Bożego. Kiedy mówimy, że modlitwa jest o godzinie 20, to się zbieramy o godzinie 20 na modlitwę. 20 po rozpoczęliśmy modlitwę i tak naprawdę, wiecie, to było kupa rozmów. I nie mówię tego po to, żeby kogokolwiek potępić. My potrzebujemy obecności Bożej, bo to ona nas zmienia. Rozumiecie? Ja modlę się, aby przychodził szacunek do Bożej obecności. Szacunek do Bożej obecności. Dzwoniła do mnie kobieta i powiedziała do mnie tak, posłuchaj, podpisałam tam pod tym takim filmikiem, w którym porwałaś w ogóle Biblię, podpisałam, udostępniła materiał, w którym człowiek modlił się o namaszczenie prorocze do mojego życia. Rozumiecie? Tylko to jedno nie zostało skomentowane. A wiecie dlaczego? Bo ten człowiek wie, że to jest prawda. Potrzebujemy bardzo poważnie podejść do tego, co Bóg mówi do Kościoła. Jeśli Bóg coś mówi do Kościoła, to naszym zadaniem jest wziąć ten materiał, tak? W ogóle przed siebie i zacząć w ogóle na tym pracować. My się w środę modliliśmy między innymi o takie rzeczy. Słowo, które powiedziała Ania, to jest słowo od Boga. Bóg jest naszym źródłem. I to nie może być w ogóle teoria. To nie może być w ogóle temat, który jest przeintelektualizowany. On jest moim źródłem. On jest moim źródłem. Często jest tak, że uwielbiamy Boga, wiecie, tak bardzo coś dla Niego chcemy zrobić, że w ogóle zapominamy w ogóle o tym, że jesteśmy. Tak bardzo dla Niego coś chcemy zrobić. Ja bym bardzo chciała, byśmy się nauczyli usługiwać Bogu. Usługiwać Bogu. Aby na uwielbienie w naszym kościele przyjęło zupełnie inny wymiar. Bardzo mnie to dotknęło, kiedy przeczytałam tą książkę i Andrew Womack mówi tak o tym balansie. Musisz złapać balans między usługiwaniem człowiekowi, a usługiwaniem mi. Jeśli nie będziesz miał w tym temacie równowagi, to czas twojej służby się skróci i to, co będziesz robił, będzie nieefektywne. Kiedy mówimy o tym, że Duch Święty to jest ten, który podnosi trupów z martwych, że ślepi widzą, tak? Że trędowaci są oczyszczeni, a ubogim jest zwiastowana nowina, tak? To my mówimy o takim Duchu Świętym. To mają się dziać znaki i cuda. Chcemy znaków i cudów. Bóg nasz, w którego uwierzyliśmy, jest Bogiem cudów. To Bóg cudów. To Bóg cudów. To Bóg cudów. Takiego Boga uwierzyłam. Takiemu Bogu ty też oddałeś swoje życie. Prawdziwa wartość uwielbienia. Wiecie, że z tego tak naprawdę w ogóle wszystko wypływa. Prawdziwa wartość uwielbienia. Ja coraz bardziej zaczynam to uwielbienie rozumieć. Na początku niekoniecznie go rozumiałam. Często nawet jak śpiewałam jakieś słowa, to mówię, kurczę, ja chyba tu bardziej się, ja w tych słowach bardziej chyba siebie uwielbiam niż tego Jezusa. Wiecie, bo to też kwestia, to się w ogóle śpiewa. Uczę się być podczas uwielbienia skoncentrowana na Nim, na Bogu. Myśleć w ogóle o tym, co w ogóle co duchowe. Pycha może być zdefiniowana w bardzo różny sposób. Nie jest to tylko myślenie, że jesteśmy lepsi niż inni. Określając to najprościej, pycha to skoncentrowanie się na sobie. Wiecie, jest wiele aspektów w naszym życiu, w których tak naprawdę koncentrujemy się w ogóle sami na sobie. Koncentrujemy się sami na sobie. Duch Święty mi zwrócił uwagę. Zaczęłaś ćwiczyć po to i wyłącznie, bo cię bolały plecy. Twoje ćwiczenie nie ma na celu, tak, prezentowania swojej cielesności. Twoje ćwiczenie ma na celu, aby cię plegary nie bolały, po to, żebyś mogła efektywnie służyć, po to, żebyś mogła tam za tą perkusją siedzieć i w te gary napalać, tak? Rozumiesz, że razem z tobą aniołowie będą walili. Ja miałam, wiecie, skłonności, będę mówiła o sobie, ale wiem, że Duch Święty będzie wam usługiwał. Ja po naturalnej swojej linii, jak gdyby takiej rodzinnej, miałam skłonności w ogóle patologiczne. Do picia, do palenia i do tego rodzaju różnych rzeczy. I zawsze, że jak się za coś brałam, to w ogóle miałam taką tendencję, że robiłam to w ogóle, wiecie jak, no na maksa. I tak samo jest w życiu innych ludzi. Duch Święty mi przypomniał taką prostą rzecz. Pamiętasz, 2 lata temu
Zaczęłaś ćwiczyć z jednego powodu, bo cię bardzo bolały plecy, bo pojechaliście na wakacje, tak naprawdę odpoczynek, leżałaś w łóżku i nie mogłaś odpocząć, bo tak bardzo cię bolały plecy, więc zaczęłaś ćwiczyć po to, tak? Żeby ci plecy nie bolały. Bo twoje ciało jest nośnikiem Ducha Świętego. Zajedziesz konia, to nie będziesz mogła dalej usługiwać. A więc powodem, dla którego ćwiczę, nie jest to, żeby lansować ciało, tylko powodem, dla którego ćwiczę, jest to, że mnie plecy nie bolą i jestem efektywniejsza w szerzeniu Bożego Królestwa. Jeśli Duch Święty dzisiaj ci takie rzeczy pokazuje, to bierz je też na warsztat. Wiecie, bierz to na warsztat. Ktoś może mieć bardzo niski obraz samego siebie, jeśli jednak jest skupiony na sobie, jest pyszny. Bóg nie jest jego źródłem, ta osoba absolutnie nie polega na nim. Jest pochłonięty sobą. Uwielbienie, prawdziwe uwielbienie, wtedy, kiedy jesteśmy skupieni na Jezusie, utrzymuje nas w pokorze. To ważne na przykład dla mnie. Prawdziwe uwielbienie, wtedy, kiedy jesteśmy skoncentrowani na Jezusie, utrzymuje nas w pokorze. Ludzie wdzięczni to ludzie pokorni. Uznają, że to nie ich własna siła przyczyniła się do błogosławieństwa w ich życiu. Wiedzą, że jest to zasługa Boga. Ludzie, którzy uwielbiają, nieustannie oddają Mu dziękczynienie. Pamiętają, że Bóg jest ich źródłem. Otwórzcie sobie 5 Księgę Mojżeszową, 6, 10, 12. Mojżeszowa 6, 10, 12. Bóg dał konkretne wskazówki w ogóle, żeby nie zapomnieć o swoich korzeniach i o swoim pochodzeniu. A gdy Pan Twój Bóg wyprowadzi Cię z ziemi, którą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiągł dać, Tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wielkich, wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Bóg ostrzega tutaj Izraelitów, aby nie zapomnieli o Nim, aby nie przestali Go uwielbiać za wszystkie dobre rzeczy, które im uczynił. Dał im wyraźne wskazówki, że to właśnie uwielbienie sprawi, że będą pamiętać o swoich korzeniach i o tym, skąd pochodzą. Kiedy przypominamy sobie w ogóle, skąd pochodzimy, tak, że to w ogóle tak naprawdę Jezus jest źródłem. Jezus jest źródłem. Kiedy żyjemy życiem uwielbienia, to w ogóle wszystkie rzeczy są poukładane. Ja nie wierzę w ogóle w to, że jest tak naprawdę w życiu nieporządek, jest notorycznie atakujący w ogóle diabeł, notorycznie w ogóle atakujące inne państwa, nacierające na nasze życie, wtedy, kiedy my naprawdę żyjemy życiem uwielbienia. Wtedy, kiedy żyjemy życiem uwielbienia. Natomiast jestem przekonana o tym, że można być nieskoncentrowanym na Jezusie, a można być skoncentrowanym tak naprawdę w najlepszym wypadku na sobie, w najgorszym na diable. Pamiętam taką rzecz ze świata. Ona mi tak utknęła w głowie, że żok, jak Artur ćpał w domu. Pamiętasz to? Wiecie, co on widział? Na śliwce, mirabelce, mafię ruską. On był tak skupiony na diable, rozumiecie, że zobaczył na śliwce, mirabelce, mafię rosyjską. Powiem więcej. Ja, przebywając z Nim, słuchając tego, co On robi, przesiąkałam tym, co On do mnie mówi. Co się działo? Zaczęłam widzieć tak jak On. Mafii ludzkiej nie widziałam, ale chodziłam już tak elektryczna. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ my w Kościele mamy się pobudzać do życia uwielbienia, a nie do tego, aby być skoncentrowanymi na diable. Rozumiecie? Bo to, co czcimy, to przyciągamy do swojego życia. To, co czcisz, to przyciągasz do swojego życia. Przecież jak On szukał grudki na ziemi, mówi do mnie, nie odkurzaj, bo
odkurzysz mi jakąś grudkę. Ja mówię, to nie grudka, to paznokcie. Ale w pewnym momencie, ja nie ćpałam razem z nim, ale w pewnym momencie byłam tak zainfekowana, mój umysł był tak zainfekowany, rozumiecie, że w ogóle pomimo tego, że ja nie ćpałam, to ten duch opanowywał również mnie. Ja byłam również tak elektryczna jak on. Choć nie widziałam tej ludzkiej mafii na śliwkach i mirabelkach, rozumiecie? To tak naprawdę w ogóle doświadczenie demoniczne jego wpływało na moje życie. I tak samo jest u nas w Kościele, i tak samo jest w twoim życiu. Zobaczcie, jeśli spotykamy się, jeśli jest za 15 minut uwielbienie, rozumiecie? O czym rozmawiamy? O czym rozmawiamy? Zobacz, jakie mam buty, zobacz, jakie mam paznokcie. Zobacz, rozumiecie? To tak działa. Więc potem, kiedy zaczynamy się modlić, to pierwsze, wiecie, co robimy? To pierwsze 45 minut przebijamy atmosferę ciała. Przebijamy atmosferę ciała. My w środę o takie rzeczy się właśnie modliliśmy. Przeciwko takim rzeczom się modliliśmy. Był naprawdę poważny opór. Naprawdę był poważny opór. To znaczy, że w ogóle się dało autorytet diabłu. Skoro tak bardzo trudno jest się modlić, skoro tak trudno jest gdzieś wypowiadać w ogóle jakąś prawdę, choć ona jest taka oczywista, wszyscy mówimy, Jezus naszym Panem, chcemy tutaj dla Niego chwały w ogóle, Jego chcemy uwielbiać, ale jakiś jest lęk przed powiedzeniem prawdy. Jakaś tam jest jakaś kupa, ale jest lęk przed powiedzeniem tego. Dlaczego? Dlaczego? Żeby kogoś nie urazić? Patrzcie na takie rzeczy. Patrzcie na takie rzeczy. My możemy od razu, wiecie, że my od razu, z uwagi na to, że zasłona została rozdarta, to możemy żyć życiem uwielbienia. Możemy żyć życiem modlitwy. Możemy żyć życiem uświęconym. I możemy przychodzić tutaj do kościoła i będziemy mieli przez 3 godziny Bożą chwałę, która będzie nas przenikała, która będzie nas zmieniała. I po tym, jak będziesz wychodził na ulicę, to będą znaki i cuda. Rozumiesz? To będą znaki i cuda. I w takim kierunku będziemy szli. I w takim kierunku będziemy szli. Ale trzeba tak naprawdę chcieć tego. Dlatego też jestem przekonana, że to, co powiedziała Ania, to jest tak, to jest od Boga. Czy to jest teraz kwestia modlitwy? Ja nie wiem. Czy to już po takim czasie to jest kwestia decyzji? Ja się decyduję. Kiedy się w środę modliliśmy, Michał się modli. Pomodlił się taką modlitwą. Jeśli nie chcesz na 100% Jezusa, to nie módl się teraz z nami. Nie rób szopki. Nie rób szopki. Po co szopkę chcesz robić? Jeśli nie chcesz na 100% iść za Jezusem, to nie módl się. A wiecie dlaczego? Ponieważ potem, kiedy się rozpoczyna praca Boża w naszym życiu, to my tego nie rozumiemy. Potem przychodzi na przykład Sąd Boży i jest napisane, i Sąd Boży rozpocznie się od domu Bożego. I potem ludzie mówią, diabeł naciera, diabeł naciera. Nie diabeł naciera w ogóle, życie jest twoje oczyszczane. Życie jest twoje oczyszczane, człowieku, to nie diabeł. Diabeł jest pod naszymi stopami. My musimy zrozumieć, że diabeł jest pokonany. On jest pod naszymi stopami. Rozumiecie? Mamy być skupieni na Jezusie. Na Jezusie. Będę wam dalej mówiła, czym jest naprawdę prawdziwe uwielbienie, które wprowadza bałagan w szeregi wroga. To my uwielbieniem wprowadzamy zamęt w szeregi wroga, a nie diabeł wprowadza zamęt do kościoła. Rozumiecie? Zasadnicza różnica. Zasadnicza różnica. My, jako Kościół, wprowadzający zamęt w szeregi wroga, a nie diabeł wprowadzający zamęt, świat, pornografię i nie wiem co jeszcze do kościoła. Wiecie? Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Że diabeł jest zazdrosnym duchem, stąd chcę, abyśmy poświęcali mu uwagę. To chęb, strzeg wejścia, strzeg miejsca najświętszego. On zapragnął tego, co należało się Bogu. Chwały, splendoru i majestatu. Wiecie, w ogóle tam ktoś, nawet nie wiem, czy nie Edwin Łomak pisał w ogóle w tej książce, że tak naprawdę w ogóle on był cherubem i zarządzał innymi aniołami. On tak naprawdę miał wielką fuchę. Rozumiecie? Był blisko Boga w ogóle, miał ogromną fuchę, ale co? Był zazdrosnym, podłym duchem. I co chciał? Chciał tego, co należało się Bogu. Porwał się na tron. I bo on chciał uwielbienia. Dlatego chcę Ci teraz powiedzieć, dlatego tak bardzo chcę, aby zwracać na niego uwagę i aby go czcić. Bo to jest dla niego pożywienie.
Ja modlę się, aby Duch Święty pokazywał wam w waszych sercach, co nie jest prawdziwym uwielbieniem i co tak naprawdę przeszkadza w tym prawdziwym w ogóle uwielbieniu Boga. Ja się też tego uczę. Duch Święty mi te rzeczy pokazuje i ja sama się tego w ogóle uczę. Jestem w ogóle, wiecie, ja naprawdę chcę, żeby jak my rozpoczynamy to uwielbienie, to żeby w ogóle my jesteśmy przed tronem Boga. Przed tronem Boga. My nie musimy tutaj łamać nie wiadomo jakiej atmosfery. Rozumiecie? Nie trzeba. Wystarczy, że wstawiennicy to robią. Uwielbienie jako klucz do zwycięstwa. Według historycznych zapisów chrześcijanie wielbili Boga aż do ostatniego tchu. Cesarze podnosili swoje ręce i wołali, jak to jest możliwe, my ich zabijamy, a oni dalej śpiewają. Jeśli chcesz wprowadzić zamieszanie w szeregi wroga, zacznij uwielbiać Boga. Otwórzcie sobie Psalm 149, 6, 9. Ja go przeczytam. Niech chwała Boża będzie na ich ustach, a miecz obosieczny w ich rękach, aby dokonali zemsty na poganach i ukarali narody, aby zakuli ich królów w kajdany, a ich dostojników w żelazne okowy, aby wykonali na nich zapisany wyrok. Taka jest chwała wszystkich świętych. To nie jest chwała grupy uwielbienia, to jest chwała wszystkich świętych. Taka jest chwała wszystkich świętych. To nie jest chwała wstawienników, to nie jest chwała grupy uwielbienia, to jest chwała wszystkich świętych. Kościół jest tak mocny, jak mocna jest jednostka. Jak mocna jest jednostka. Przeczytajmy to jeszcze raz. Psalm 149, 6, 9. Niech chwała Boża będzie na ich ustach, a miecz obosieczny w ich rękach, aby dokonali zemsty na poganach i ukarali narody, aby zakuli ich królów w kajdany, a ich dostojników w żelazne okowy, aby wykonali na ich zapisany wyrok. Taka jest chwała wszystkich świętych. A więc uwielbienie połączone ze Słowem Bożym egzekwuje zemstę i sąd nad naszym wrogiem. A wojownicy to ci, którzy w swych rękach mają miecz obosieczny, czyli słowo, oraz uwielbienie na swoich ustach. I to jest dostępne dla każdego wierzącego. To jest dostępne dla mnie i dla ciebie. Ale naszym jedynym doświadczeniem nie może być tylko i wyłącznie to niedzielne nasze uwielbienie. Niedzielne nasze uwielbienie jest miejscem, kiedy my się wszyscy spotykamy. Wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie podnieść taką chwałę, rozumiecie, że tak jak często ktoś mówi, tak? Diabeł nawet nie piarnie, bo my będziemy już w ogóle słyszeli żerdzenie w jego brzuchu i weźmiemy nad tym autorytet. Prawdziwe uwielbienie. Bądź człowiekiem uwielbienia. Powiedz Boże, ja chcę być prawdziwym czcicielem Ciebie. Chcę być prawdziwym czcicielem Ciebie. Nie piosenką, ale sercem. Chcę Cię uwielbiać w duchu i w prawdzie. Chcę się skupiać na Tobie. Chcę umieć codzienności, codzienne trudy powalać tak naprawdę tym, że właśnie będę się skupiał na Tobie. Będę w ogóle przypominał sobie, będę przywoływał do swojej pamięci to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. To będzie powodowało we mnie dziękczynienie. Od tego będę zaczynał. Będę Ci dziękował. Boże, dziękuję Ci za zbawienie. Dziękuję Ci, że będę siał nad każdą wodą. Dziękuję Ci, że niczego mi nie brakuje. Dziękuję Ci za moje małżeństwo, za moją rodzinę, za moje dzieci, za mój Kościół. Wiesz, pytanie, na czym my się skupiamy? Gwarantuję Ci, że kiedy będziesz skupiał się na diable, będzie do Ciebie przychodził. Wiem, bo wielokrotnie ja tak mam, że wtedy, kiedy się skupiam na Nim, to On przychodzi ze swoją jakąś siłą. A wtedy, kiedy się skupiam na Bogu, tak, to mam zupełnie inne rzeczy. Bądź człowiekiem uwielbienia. Pomódl się, bo wiecie, o co to też chodzi. Gro ludzi, jak na przykład pisze do mnie, to mówi, ja w ogóle nie rozumiem tego uwielbienia. Ja w ogóle nie wiem, co wy robicie. To jest dla mnie szok po prostu. Ludzie mają wrażenie, że my tutaj po prostu energicznie skaczemy, rozumiecie, w rytm jakiegoś tutaj uderzanego w ogóle, jakiejś tutaj, nie wiem, tego rytmu, co my tutaj wystukujemy. I ludzie nie czają w ogóle tego. Ludzie nie czają uwielbienia. A wtedy, kiedy my w uwielbieniu dotykamy serca Boga, tak, w ogóle przenikamy tymi rzeczami. Potem są rzeczy łatwiejsze, potem są łatwiejsze relacje, potem jest wszystko łatwiejsze. Więc tak naprawdę to uwielbienie powoduje, że my wprowadzamy zamieszanie w szeregi wroga.
uwielbienia jest usłuchiwanie Panu. Jeśli w uwielbieniu przychodzimy z listą spraw do załatwienia lub wtedy, kiedy się pojawiają kłopoty, to właśnie pierwszą rzeczą, którą przestajemy robić, to właśnie uwielbiać Boga. Wiecie? My musimy wiedzieć, że kiedy Jezus będzie uwielbiony ponad ziemią, to wszystkich nas do siebie Bóg pociągnie. Tu się też realizują te słowa, żeby szukać wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Ja w ogóle wiem, że my zbudujemy 24-godzinne uwielbienie, ale uwielbienie takie, które właśnie będzie usługiwało Panu. Uwielbienie, które będzie usługiwało Panu. Jeśli chodzi o usługiwanie Panu, tak, to my się uczymy dopiero tego. Uczymy się, co to znaczy w ogóle w uwielbieniu usługiwać Panu. Często jesteśmy tak nastawieni na działanie, że myślimy, że musimy coś zrobić dla Boga, aby Mu się podobać. I teraz to, co powiedziałam na początku, jeśli służenie staje się ważniejsze od osoby, której służymy, to straciliśmy sens. I to jest to, co powiedziała Ania. Bóg jest źródłem. Wiele rzeczy się nie może w ogóle jak gdyby przylepić na człowieku, bo Bóg nie jest źródłem. Bo jest tak, wiecie, jak to jest, od niedzieli do niedzieli. Dobrze, że jeszcze środek tygodnia jest przełamany modlitwą. Jakoś tam, wiesz, wytrzymał, nie? Ale pytanie, czy jest ta relacja? Czy jest ta intymna relacja? Ja służę Arturowi. Ale moje służenie nie jest ważniejsze od Niego. Ja chcę Jego. Ciebie chcę. Ja chcę Jego, a nie Jemu służyć. Bo służenie wychodzi przy okazji. Rozumiecie? To usługiwanie wychodzi przy okazji. Usługiwanie Bogu. Bardzo mnie to dotyka, że tak bardzo jesteśmy nastawieni na to działactwo, tak? Że zapominamy w ogóle o tym Bogu. Kurde, lecę. Utyrany jestem taki. Lecę. Uwielbienie. Lecę. Ewangelizacja. Modlitwa wstawiennicza. Cholera. Nie mam już siły. Wiecie. Jeśli tak jest, to znaczy, że zostały rzeczy zgubione. Sens został zgubiony. Serducho gdzieś w ogóle, wiecie. Nie tak. Z wywieszonym łozorem. Szybciej! Szybciej! W domu się krzyczy na siebie, szybciej! Bo się do kościoła spóźnimy. To się spóźnimy. Mnie bardzo dotknęła ta modlitwa środowa. Wiecie, nigdy w naszym kościele nie będzie tak, że nie będziemy mówili prawdy, 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 prawdy. Jest coś nie tak, ale nie powiem. Wiecie, ja w ogóle, Beniamin, piękne twoje świadectwo. Brat Beniamin Sadowski, tak, jest obecny, złożył świadectwo, jak siedział w pornografii. Bardzo mnie to dotknęło. Ja mówię, jak dawno u nas w kościele nie było takich rzeczy. Czy to jest w ogóle hańba? Nie. Nie. Pułap bezpieczeństwa w jego życiu urósł. I z uwagi na to, że urósł w jego życiu, pułap bezpieczeństwa, chcę wam powiedzieć z uwagi na co? Z uwagi na Bożą obecność. Z uwagi na Bożą obecność urósł w jego życiu pułap bezpieczeństwa, dlatego powiedział, zbudował tym kościół. Jakiś czas temu dostałam takie słowo. Wielość objawień nie daje wcale pożywienia. Wiecie? Wielość objawień wcale nie daje żadnego pożywienia. Co z tych objawień? Poszło! Zamiotło. Nie ma nic. Ilość objawień nie daje pożywienia. Zbudował mnie. Zbudował tym ludzi. Bardzo dużo ludzi to obejrzało. Rozumiecie? Przyznał się do czegoś. Dlaczego? Nie dlatego, że został złapany. Między innymi też modliliśmy się w środę. Pokuta to nie jest to, że cię tam ktoś prześwietlił i cię złapał. Ukryta kamera, złapali mnie, muszę się przyznać. Kurna, muszę teraz stanąć przed kościołem i powiedzieć: to nie tak. To nie tak. Bóg przyprowadza ciebie i mnie do miejsca szczerego serca uwielbienia. Będę cię uwielbiał, Boże, ze szczerego serca. Ze szczerego serca. Nie bo tak trzeba. Tak? Nie.
uwielbiać Jezusa? Takie pytanie też musisz zadawać sobie. I uwielbienie jako, w ogóle uwielbienie jako prawdziwa wartość. Jeśli zrozumiemy, że nasza służba dla Jezusa ma wartość wieczną, to wyniesiemy naszą relację z Nim do poziomu priorytetu. Wiecie, że wszystko, co zbudujemy, przejdzie próbę ogniową. To bliskość z Jezusem utrzymuje wszystko we właściwym miejscu, zarówno w świecie naturalnym, jak i duchowym. Jest coś takiego jak to, że my mamy powtarzać rzeczy, powtarzać. Ktoś by mówił, już tak jestem znudzony w ogóle, ale to chodzi w ogóle o bliską relację z Jezusem. To chodzi o bliską relację z Jezusem, bo to bliskość z Nim powoduje, że wszystko jest utrzymywane we właściwym porządku. Rozumiecie? I w świecie duchowym, i w świecie naturalnym. Kiedyś pamiętam, byłam w takim kościele i była konferencja i przyjechali ludzie i akurat spali w domu u pastora. Spali w domu u pastora i potem no, takie gadki były wiecie na korytarzu, ja też w nich udział brałam. I jeden do drugiej osoby mówi tak, ty. Normalnie w chałupie to w gadziach latam. A ja tak w ogóle, ja w ogóle, mnie to nigdy jakoś tam, to takie było dla mnie normalne, wiecie. Ludzie to myśleli, że w ogóle pastor kościoła, to on się unosi w ogóle w domu jak... Nie wiem, jak to, jak gąbica. Nie ma tak. Nie unosimy się jak gąbica. To bliskość z Jezusem sprawia, że jesteś namaszczony. Że Cię używa i że czyni Cię błogosławieństwem dla innych ludzi. To bliskość z Jezusem sprawia, że jesteś namaszczony i że Bóg czyni Ciebie błogosławieństwem dla innych ludzi. Nie zapomnij o tym. Nie zapomnij o tym w ogóle. To są proste rzeczy. To są bardzo proste rzeczy. Ale jakże, nie wiem też przez co w ogóle, chyba i przez nieprawość, i przez różne rzeczy, w ogóle ludzie zapominają o tych w ogóle prostych rzeczach. Uwielbienie zostało sprowadzone do śpiewania piosenek. To nie tak. Intymna relacja z Jezusem. Zobaczę, z intymności dwojga ludzi są dzieci, tak? Czy te dzieci się pojawiają wtedy, kiedy żona ustanie i mężowi zaśpiewa? Rozumiecie? Lub na przykład weźmie patelnię i mówi, wiesz, ja ci jajka dzisiaj zmarzę. Coś nas zacieni i wyjdą z tego dzieci. Nie. Musi być połączenie, tak? Musi być seks. Musi być seks, żeby były dzieci. I tak samo nasza społeczność z Bogiem musi być priorytetem dla Ciebie i dla mnie. To czyni Ciebie namaszczonym człowiekiem i to czyni Ciebie tak naprawdę błogosławieństwem dla innych ludzi. Ja nie chcę wygłaszać przed Wami jakieś tam pogadanki. Kiedyś żona Kenneth'a Hagena powiedziała do niego, on się jej zapytał, jak głosił. Ona mówi, no, ty głosiłeś dobrą pogadankę, ale modlę się o to, aby to, co powiedziałem, żeby zapadło w wasze serca, żeby Duch Święty poruszył te rzeczy w waszych sercach. Aby relacja z Bogiem nigdy nie stała się nudna, aby relacja z Bogiem nigdy nie stała się czymś wyświechtanym. Czymś takim, co tak naprawdę w ogóle jest sprowadzone, nie wiem, w ogóle na jakim tam, który to jest punkt. Inne rzeczy są ważniejsze. Inne rzeczy są ważniejsze. Wiecie, naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, bardzo mnie to mocno dotknęło. Jeśli nie ma balansu między usługiwaniem człowiekowi, a usługiwaniem Bogu, to nasza służba będzie płytka. A chcemy oglądać narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Chcemy oglądać znaki i cuda. Tak? Chcemy to oglądać. Chcemy słyszeć świadectwa. Chcemy takie rzeczy. Chcemy tych rzeczy. Nie chcę się tutaj dalej rozwijać. Chcę wam powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. Składajcie świadectwo ze swojego życia wzrostowego. Coś wam powiem. Od nas idzie bardzo dużo pouczenia. Bardzo. Ale winniśmy też składać świadectwo z tego, jak żyjemy z Bogiem. I coś ci chcę powiedzieć. Wielu z was siedzi tutaj i macie mnóstwo świadectw. Mnóstwo. Dzielcie się tymi świadectwami. Opowiadajcie. Opowiadajcie w ogóle o tym, jak w ogóle żyjecie z Jezusem na co dzień.
Wiecie, to jest to, co ja powiedziałam. Ilość objawień nie daje pożywienia. Ale kiedy będziesz wychodził i będziesz mówił, co tak naprawdę przeżywasz w ogóle z Bogiem, tak, to ma sens. Te rzeczy mają sens. One mają sens. Nie tylko te, bo nie tylko te chwalebne, ale nawet i te haniebne. Zobaczcie, w ogóle otworzył Beniamin pewną furtkę, tak? Przybliżył się do Boga. Pułap bezpieczeństwa urósł. Czuje się bezpiecznie w tej wspólnocie. I w ogóle podzielił się historią. Podzielił się historią, tak? To jest w ogóle cudowne, to jest Bóg. To jest życie w ogóle, wiecie, bo on w ogóle się czuje bezpieczny. Czuje się bezpieczny, czuje się zaakceptowany. To go nie definiuje, bo grzech wyznany to grzech przebaczony. Grzech wyznany to grzech przebaczony. Rozumiecie? Jest taka fajna rzecz w ogóle, też Beniamin powiedział, że w ogóle rozmowy z kobietami doprowadzają do tego, że on w ogóle od razu z kobietami w jakąś taką głębię wskakuje. Takie są kobiety. Mądre kobiety budują swój dom. Składajcie świadectwa o Jezusie. A może jest teraz osoba. Jesteśmy praktykami. Mamy być wykonawcami Bożego Słowa, nie tylko słuchaczami. Jeśli się wstydzisz, to będę koło ciebie stała. Jeśli chcesz wyjść i powiedzieć, co przeżywasz dzisiaj z Bogiem, to chodź. Nie wstydź się. Chcesz? W sumie twoje słowa mnie bardzo do tego skłoniły, bo dzisiaj na uwielbieniu, czy jakiś czas temu, wychodziłam z takim tematem, że wyborze, o co chodzi z pracą, tą zawodową, czy to mężczyzn, czy to kobiet. Bardzo mnie ten temat dotykał, bo to też dotyka mojego narzeczeństwa. I jakieś tak po prostu chodziłam z tym, bo to taka złość o nie powstała. Mówię, Boże, ja nie zgadzam się na to, żeby ludzie królestwa zarabiali marne pieniądze. Nie zgadzam się na to, żeby pracowali właśnie za grosze, albo tej pracy nie mieli. I zaczęłam się w ogóle w tym temacie modlić. I dzisiaj w ogóle tak popatrzyłam na mężczyzn w kościele i przyszło do mnie coś takiego, że my kobiety ich przeklinamy, że my podcinamy im skrzydła, że źle o nich myślimy. Ja dzisiaj tutaj w tym miejscu stojąc chcę przeprosić każdego mężczyznę, o którym źle myślałam w kościele. Każdego, bo jak szłam tutaj do kościoła, to pomyślałam sobie, że w ogóle nie ma to dla mnie człowieka. I dzisiaj właśnie Bóg mi to pokazał, że to było przekleństwo. Więc jeśli jesteś dzisiaj w takim miejscu, jako kobieta, że myślisz źle o facecie, czy swoim, czy tym w kościele, czyli człowieku królestwa, to pokutuj z tego, bo ja z tego spokutowałam, dlatego mogę tutaj dzisiaj stać. To jest taka pierwsza rzecz. A kolejna, to już jakiś czas temu rozmawiałam z Arturem i myślę, że to jest ten moment, że chcę się z wami tym podzielić. No ja po prostu mam taką relację z rodzicami, jaką mam. I to też jest coś, co mnie bardzo dotyka. Nie zgadzam się na to, żeby nasz kontakt był taki szarpiący się, ale jakby na razie nie jestem w stanie nic z tym zrobić. I też zaczęłam się w ogóle z tym tematem mocno rozprawiać. Wychodzenie z zależności no, też mnie trochę kosztowało, ale w końcu doszło do takiego miejsca, bo na początku powiedział mi o tym Artur, że kiedyś będziesz musiała osądzić swoich rodziców. Początkowo była dla mnie abstrakcja, bo totalnie nie potrafię tego zrobić, nawet nie wiem, jak mam to zrobić. No ale tak właśnie żyjąc z Bogiem i przychodząc w ogóle z tym tematem, moje kroki były skierowane do Beatki Zięciny i ja z nią właśnie porozmawiałam też o tej kwestii, bo też jakby ta prawda, nie znam nikogo według ciała. I pamiętam, że Beatka mi właśnie po raz kolejny powiedziała, mówi, będziesz musiała osądzić swoich rodziców. No więc ja w ogóle, pamiętam, że to było na jakiejś grupie i tak mówię, Boże, w ogóle nie mogłam to zrobić, ale wzięłam kartkę, bo jestem osobą, która tak wzrokowo wiele rzeczy lubię po prostu widzieć to, tak, co gdzieś tam przeżywam, więc wzięłam tą kartkę i napisałam uznaję za winnych. Tam wpisałam imiona i nazwisko moich rodziców i wypunktowałam każdą rzecz, która mi tylko przyszła. Pomodliłam się tak, że w Duchu Świętym ja chcę do spodu, ja chcę do końca każdą najmniejszą rzecz z mojego dzieciństwa, z mojego czasu prenatalnego, bo też byłam dzieckiem, jak to mówiła moja mama, że byłam nieplanowana. Jakby ja mam świadomość tego, z czego to się wzięło, to był po prostu lęk. I wypisałam te wszystkie rzeczy, a nawet jak wypisałam to pierwsze zdanie właśnie, że uznaję ich za winnych, po prostu płakałam. Nie potrafiłam, żeby nic dalej z tym zrobić, ale wypisywałam te rzeczy po prostu płacząc nad tą kartką. I następnie czułam taki ciężar, który schodzi z mojego serca i na drugiej stronie tej kartki napisałam, że wybaczam. Zrobiłam jeszcze taką rzecz, że każdą z tych rzeczy po prostu przeczytałam na głos. I tą winę, i to przebaczenie.
I wiem, że jestem w takim miejscu, że nie mam nic do nich, nie mam do nich żadnego żalu, bo jestem po prostu od tego wolna. Także chcę wam to pokazać jako narzędzie, że jeśli jest ktoś w waszym życiu, komu nie potraficie przebaczyć, to osądźcie go, a później przebaczcie, bo tak zrobił Jezus. Najpierw osądził świat, a później go wybawił. Amen. Posłuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli nie utrzymujesz relacji z Jezusem, to możesz przychodzić do tego kościoła i możesz się czuć cały czas głodny. Bóg mi takie słowo też dał, że wiele osób przychodzi i pomimo to, że stół jest zastawiony, odchodzą głodni. Głodni odchodzą. Odchodzą głodni pomimo bardzo dużej ilości pożywienia. I to jest spowodowane brakiem w ogóle relacji, stałej relacji z Jezusem. Wiecie, nie przychodzi realna radość, nie ma realnego w ogóle zasilania, bo nie ma relacji z Bogiem. Więc dziś postanów, powiedz: Boże, w ogóle chcę. Chcę mieć z Tobą relację. Ja relację z Tobą, uwielbienie Ciebie wynoszę do pułapu priorytetu. Priorytetu. Służba moja będzie jak gdyby przy okazji. Ona będzie przy okazji. Rozumiecie? Często jest tak, że wolność za wcześnie jest nazwana jakąś formą mądrości. Wiecie, początkowe rzeczy to jest wolność. Wolność. Człowiek poczuł się wolny, tak? A to nie mądrość jeszcze. To nie mądrość. Musimy zrozumieć, że działactwo bez relacji z Bogiem do niczego nas nie doprowadzi. Nie doprowadzi nas do niczego. Działactwo bez relacji z Bogiem. Ale relacja z Bogiem, kiedy będzie wyniesiona do pułapu priorytetu, tak? To my będziemy wiedzieli, będziemy doświadczali tego, tak? Znaków, cudów, manifestacji Bożej mocy. Będziemy wtedy widzieć manifest życia. Rozumiecie? Amen.